Dzisiaj sporo muzyki w naszym programie, teraz gramy po polsku i o polskiej muzyce rozmawiać będziemy w języku polskim, co najważniejsze. Zespół Sierociniec, znany myślę naszym widzom, bo już nie pierwszy raz w Cafe Silesia. Mieliście okazję prezentować się panowie w górnym studiu, a dzisiaj się musicie jakoś zmieścić na naszej małej kanapie, tu na dole. Dajemy radę. Tragedii nie ma. Się trochę bliżej. No zdecydowanie. I był jeszcze jeden kolega, który miał się pojawić, ale się nie pojawił, więc z tego miejsca od razu pozdrawiamy. Michał, powodzenia na studiach, na egzaminach. Dasz radę. Bez wątpienia, tak? A teraz wy będziecie dawali radę w naszym programie. Karol, Damian, Michał, Kuba, no i wspomniany nieobecny Michał, którego serdecznie pozdrawiamy. Jesteście na świeżo po premierze płyty. Przypomnijmy, kiedy się ukazała ta płytka? No już można było ją kupić w większych sklepach typu Empik w sobotę, a taka już oficjalna premiera była w niedzielę, czyli... Niedzielę, dokładnie. Pierwsza baza. Dla kogo jest pierwsza baza? Czy młodzi ludzie, którzy obecnie słuchają rozmaitej muzyki, tu znajdą coś dla siebie? Czy to jest taka klasyka dla starszych? To jest płyta dla wszystkich, tak naprawdę. Dla młodych ludzi, dla starszych, dla średnich. Płyta bardzo podoba się naszym rodzicom na pewno. Czyli no to właśnie, dobrze, bo to są takie nawiązania do takiej porządnej, solidnej, polskiej rockowej muzyki, nawet można powiedzieć lat 80., początku 90. To była wasza inspiracja? Myślę, że moja na pewno. Mhm. Myślę, że chłopaków chyba poniekąd. To jest cały czas to jest nasza inspiracja. Czerpiemy takie wzorce właśnie. Płyta jest gitarowa, no. Są ballady, są jakieś mocniejsze troszkę utwory, ale ogólnie każdy znajdzie chyba coś dla siebie. I starsi w tych balladach i młodsi w tym takim tanecznym, bardziej gitarowym graniu. Waszych dwóch piosenek na pewno posłuchamy. Kto wie, może jeszcze uda nam się zaprezentować świeżutką premierę. Świeżo, jest nowy teledysk. Do studia nagrań po prostu dostaliśmy już utwór do utworu. Teledysk do utworu, pierwsza baza, także może się uda go pokazać. Może się uda. A że program na żywo, drodzy Państwo, to teraz zobaczycie, jak to właśnie na żywo się odbywa. Tam koledzy ze ścianą robią wszystko w tym kierunku, żeby ten nowy teledysk również zaprezentować. No dobra, panowie, wyruszacie w trasę koncertową. Ja tutaj czytam, że ponad 20 koncertów plenerowych się szykuje. Mało tego, że wy będziecie grali i podróżowali, to jeszcze fanów zabieracie ze sobą, tak? No, na który to koncert pojadą strasznie fani specjalnym autobusem? Obawiamy się tego wyjazdu. Bo... Taki integracyjny wyjazd. Tak, taki integracyjny wyjazd. Będzie to 31 maj, koncert w Gostyniu. Razem z kabaretem Dno i z zespołem Wideo zagramy na jednej scenie. Także też będziemy mogli poznać fajnych ludzi. Bardzo się cieszymy na ten wyjazd, bo podróż będzie długa. Możemy trochę pogadać z naszymi fanami i oni się dowiedzą czegoś więcej o nas, my o nich. I grupka już wybrana, już wyselekcjonowana. Jak ci fani się mieli okazję zgłaszać? Jak to wyglądało? Powiedzcie. Poprzez Facebook mieli się okazję zgłaszać. Jeszcze mają się okazję zgłaszać, ponieważ nie wszystkie miejsca są jeszcze zajęte. Trochę osób się wycofało, wiadomo, jakieś im tam sprawy wypadły. Bardzo dzień dużo. W tygodniu, czy to jest piątek akurat. Wyjazd ogólnie organizuje nasz fanklub. Także pozdrawiamy fanklub. Bardzo się z tego cieszymy, że taka inicjatywa powstała, bo myślę, że to nie jest na co dzień spotykane. Absolutnie tak, fantastyczna sprawa. Jak rozumiem, podstawowym warunkiem wyjazdu jest absolutna znajomość waszego repertuaru i biografii zespołu, tak? Tak, posiadanie koszulki i płyty. O, obowiązkowo. Czyli wyjazd dla fanatyków, jednym słowem. Nie tylko. Dla pasjonatów. Nie tylko. Jeśli ktoś ma się ochotę fajnie pobawić, spędzić miło ten piątek, to zapraszamy na ten wyjazd, bo naprawdę warto. Zachęcamy do tego, żeby pojawiać się na waszych kolejnych koncertach, a zanim o tych koncertach porozmawiamy, to posłuchajmy jeszcze kolejnej próbki twórczości zespołu Sierociniec. Myślę, który to teraz będzie teledysk? Chwilę prawdopodobnie, tak? Zagramy. Mamy, panie Wojtusiu, mamy chwilę. Dobra, no to gramy chwilę. No i mam nadzieję, że zagramy również premierowy numer Pierwsza Baza, ale to być może za chwilę, a teraz posłuchajmy numeru Chwilę. Zespół Sierociniec i odpowiadam od razu na pytanie, czy będziemy te płytki rozdawać? Pewnie, że będziemy rozdawać. To zrobimy akcję mailową. Nie wiem, życzycie sobie jakieś specjalne hasło, które trzeba wysłać mailem, żeby dostać płytę? Nie wiem. Żeby za trudno nie było, to może jakichś skomplikowanych pytań nie będziemy zadawać. Aha, to jakieś pytanie. No chyba, być, że tak? Może tytuł płyty na przykład. Nie, bez sensu. Nie. No. To co? Na przykład, w którym roku powstał zespół? Dobra, okej. Okay. No to słuchajcie, kochani, w którym roku powstał zespół Sierociniec? Kto wie, ten melduje się pod adres mailowy cafesilesia@tvs.pl i mamy trzy płytki do wręczenia
naszym telewidzom. Dobrze, a my teraz chcemy jeszcze o koncertach porozmawiać, bo mówiliśmy o tym wyjątkowym koncercie, na który będziecie jechali razem z waszymi fanami, wielkim autobusem. Tak jest, pełnym pozytywnej energii, ale to nie jedyny koncert, bo tych koncertów będzie znacznie więcej, o których już możemy wspomnieć i na które możemy zaprosić. Takie najbliższe, które siedzą nam w pamięci, bo wiadomo, ich jest trochę i to wszystko można śledzić na naszej stronie, na naszym Facebooku, na którego serdecznie zapraszamy. To w sobotę, 25 maja, najbliższa sobota, pod katowickim Spodkiem, tutaj w Katowicach, na targach motoryzacyjnych zagramy. Godzina 16.30. 50. Tak? 50? Coś takiego. Wieczorem potem szybko się przemieszczamy do miejscowości Kłobuck, o 20.00 tam gramy koncert, a dzień później w Siechnicach pod Wrocławiem, także zapraszamy serdecznie. Grafik koncertowy wygląda imponująco. Weekendowe tak terminy zajęte, tak? Zajęte. No dobrze. A jak to jest, powiedzcie mi, w tej naszej polskiej branży muzycznej? Łatwo się przebić zespołom, które no, nie mają na koncie jeszcze kilku płyt, udziału w wielkich festiwalach? Jak to wygląda? No nie jest łatwo. Nie jest łatwo. No nie jest łatwo. Ale programy typu Bitwa na głosy mówiąc pomagają, tak? W którym, przypomnijmy, myślę, że pomagają. Okazję się prezentować. Myślę, że pomagają. No i fajnie, że są takie programy, bo może gdyby nawet nie pomogły, to jest to okazja do nabrania jakichś nowych doświadczeń, zobaczenia, jak to wszystko profesjonalnie się odbywa i to na pewno pomaga może też w tym kierunku, żeby przekazać chłopakom taką wiedzę. Czego sobie życzycie, jeśli chodzi o najbliższy rok muzycznie? Co mamy trzymać kciuki? Czego? Jeszcze większej ilości koncertów, więcej fanów i wsparcia z ich strony, a my na pewno damy z siebie wszystko. Już mamy materiał na kolejną płytę, więc tak, ja sobie życzę kolejnej interes płyty. Się kręci. Także życzymy sobie, żeby ta pasja w nas pozostała, żeby na koncerty przychodziło jeszcze więcej ludzi, żeby śpiewali pod sceną nasze utwory. I żebyśmy się nigdy nie zmienili, żebyśmy pozostali tacy, jacy jesteśmy. Och, pięknie. A te życzenia to życzenia Karola, Damiana, Michała, Kuby i nieobecnego Michała, którego pozdrawiamy. Zespół Sierociniec. No i mam nadzieję, że w najbliższych dniach w Cafe Silesia zaprezentujemy wasz zupełnie nowy teledysk. Przypominam, utwór Pierwsza Baza, czyli tytułowy utwór z płyty Pierwsza Baza, również także dostępny w sieci. Na pewno tę piosenkę można odnaleźć. A my bardzo dziękujemy za wizytę w studiu. Pozdrawiamy wszystkich. Dziękujemy.